Dzień dobry, kochani. Witam was w nowym vlogu. Nietypowo jak dla mnie, no ale dzień zaczynam od śniadania. Oczywiście już wstałam, wyszłam z Milanem. Miluś zjadł, ja wzięłam leki. No i teraz w końcu minęło już trochę czasu i ja mogę coś zjeść, bo dla tych, co nie wiedzą, ja biorę z rana leki, muszę brać je na pusty żołądek, niestety. I nie wolno mi później przez pierwsze pół godziny minimum nic jeść. Mogę pić, ale jeść nie mogę. I tak wygląda zawsze poranek. Ja się z reguły tego trzymam. Czasem się zdarzy, że nie, ale bardzo rzadko. Ja się tego z reguły trzymam, bo jak wiecie, ja rzadko jem śniadania. No ale dzisiaj mam chleb białkowy. O! Ja mówiłam wam, że jeżeli jem chleb, bo ja generalnie rzadko pieczywo jem, ale jeżeli jem, to lubię ten białkowy. Na to mam serek z ziołami z Milkany, uwielbiam. Już od lat, to jest puste opakowanie, miałam resztkę. I do tego mam, słuchajcie, pół litra wody niegazowanej, ale nie samej, tylko wczoraj wieczorem w końcu spróbowałam tego środka z Ivorel. To jest marka własna, demowska, i to są Flavor Drop Energy. Akurat nie tutaj jest wersja Energy, z witaminą B1, B6, B12 o smaku lici i marakui. I powiem wam, że to jest obłędne. To są te takie, tutaj się mówi brauze tabletki, takie rozpuszczające, musujące tabletki. O. Jak takie, wiecie, znacie z multivitaminy, coś podobnego. One wyglądają tak, o, długo się rozpuszczają niestety. I wczoraj, wiecie co, wyciągnęłam z lodówki właśnie też taką butelkę półlitrową wody i przelałam do szklanki i przypomniało mi się, że to mam i że jeszcze tego nie próbowałam, a patrzcie, kiedy ja już to kupiłam. Więc stwierdziłam, dobra, czas najwyższy to przetestować i powiem wam, że to jest obłędne. Przepyszne. Ja nie pamiętam, to nie było tanie, bo to chyba 5 euro kosztowało, czy coś koło tego. Ale kurczę, no rewelacja, słuchajcie. Dlatego wczoraj otworzyłam sobie już tą butelkę, wrzuciłam tą jedną tabletkę. Jak widzicie, no troszeczkę kolor jest delikatnie zmieniony. Niby taka mała tabletka, a bardzo intensywny smak. Mega. Dobra, ja zabieram się za jedzenie. I jeżeli wy coś jecie, to też wam życzę smacznego, a jeżeli nie, to po prostu zapraszam was na kolejny dzień ze mną. Słuchajcie, pojedzone dawno i ja też wyszłam spod prysznica. I był moment, słuchajcie, że myślałam, dobra, pójdę, pomaluję się i w ogóle, ale przed chwilą doszłam do wniosku, że nie. Dzisiaj się malować nie będę. Muszę pędzle znowu pomyć, bo jest ich tu dość sporo. No i nie ma sensu malowania się, jeżeli ja dzisiaj i tak zamierzam sprzątać mieszkanie, bo kurz już leży, a ja, jak wiecie, jestem na roztocza uczulona, więc no dla mnie kurz nie jest wskazany. Wiem, że coś chciałam wam powiedzieć i nie wiem co. Wyleciało mi totalnie z głowy. Coś wczoraj, słuchajcie, nie mogłam spać. W sensie zasnęłam chyba około 2 w nocy, ale wierciłam się, kręciłam się, byłam strasznie niespokojna. Nie wiem dlaczego. Nie mam zielonego pojęcia, słuchajcie. Dzisiaj jakichś wielkich, jak mówię, planów poza sprzątaniem nie mam. Ewentualnie muszę jeszcze pranie jedno zrobić. A może być, że później wyskoczę tylko do supermarketu. Ale dzisiaj się nie wybieram na żadne zakupy i tak dalej. Jutro jestem zaproszona na grilla. U Matiasa z sąsiadką, z Katią i jej facetem. Więc muszę pamiętać jutro, właściwie nie wiem, może dzisiaj na noc, żeby wyciągnąć kiełbasę z zamraszarki. Widzieliście, ja mam jeszcze całe opakowanie kiełbasy z Polski.
Wiem, że kolega ode mnie z pracy, Kai, jutro rano jedzie do Zgorzelca. Był moment, że zastanawiałam się, czy nie napisać do niego, czy nie mogłabym się z nim zabrać, ale ja wiem, że Kai jedzie tylko naprawdę, słuchajcie, na zakupy w tom i z powrotem, więc ja prawdopodobnie nie miałabym czasu ani możliwości, nie wiem, pobuszować po Hebe czy po Rossmanie. Hebe by mnie bardziej interesowało, przyznam się szczerze. Sama też nie będę jechać, przynajmniej na razie nie planuję. Więc nie ma sensu. Ja na pewno będę musiała do Czech podskoczyć. Ja wiecie, jeszcze dzisiaj i jutro mam wolne. W niedzielę pracuję, potem mam 3 dni wolnego, pracuję w czwartek, 2 dni wolnego, pracuję w niedzielę. I to będzie w ogóle niedziela moja urodzinowa. Tak, dokładnie tak. Więc muszę pamiętać, żeby w sobotę ciasto kupić i poczęstować kolegów, koleżanki. Chociaż wiecie co, no, rozważam opcję, że może rzeczywiście sama bym ciasto upiekła. Wiecie, że ja nie mam piekarnika, ale mogłabym upiec na pewno ciasto u Matiasa. Więc tak rozważam opcję, że może sama ugotuję czy upiekę ciasto. Nie wiem, zobaczymy. Wyjdzie w praniu. O. Nic mi się dzisiaj nie chce. Pogoda jest, słuchajcie, obłędna. Naprawdę obłędna. Wiecie co? Coś mi od pasty do zębów. Znowu błona śluzowa się łuszczy w ustach. I denerwuje mnie to strasznie. Wiem, co chciałam wam powiedzieć. Słuchajcie, wiecie, że ostatnio zastanawiałam się nad kupnem tego olejku na końcówki z Sol de Janeiro, ale w Douglasie był on po 37 czy 8 euro i stwierdziłam, no way, za drogo. Popatrzyłam wczoraj, słuchajcie, wieczorem jeszcze na internetach i na stronie Douglasa kosztuje ten olejek 34,99, czyli 35 euro. Nie wiem, dlaczego stacjonarnie był droższy, nie mam zielonego pojęcia. Więc tutaj jeszcze raz taki tylko właśnie przykład. Słuchajcie, zanim coś kupicie właśnie w perfumeriach, to sprawdźcie ceny. Wybaczcie, no ale jakaś masakra. To sprawdźcie ceny, bo na przykład tak jak w Douglasie, w Sephorze to nie wiem, ale w Douglasie, jeżeli na stronie jest tańsza cena, to oni wam muszą za tą cenę sprzedać. Idziecie wtedy do sprzedawczyni i mówicie, że na stronie, najlepiej nawet też pokazać, że na stronie jest cena taka, siaka i owaka, tutaj jest wyższa i żeby ci sprzedali za tą cenę, która jest na stronie. Oni to robią, ja już tak kilka razy miałam. No ale 35 euro to w dalszym ciągu jest drogo. I tak wiecie, szukałam i znalazłam jakąś stronę, zabijcie mnie, nawet nie wiem jak ta strona się nazywa, ale znalazłam jakąś stronę, gdzie kupiłam ten olejek, słuchajcie, za 21 euro. I do tego jeszcze zamówiłam sobie krem pod oczy z Revolution chyba Pro, czy jakoś tak. Jak przyjdzie, to wam pokażę. Także cieszę się niesamowicie, że udało mi się dorwać w tak niskiej cenie, słuchajcie, bo no to jest naprawdę mega różnica. 15-16 euro to jest naprawdę, słuchajcie, czy tam nawet 17 euro, to jest naprawdę duża różnica. Także będę teraz czekać, aż mi ten olejek przyjdzie. Mój z Only Bio, co prawda, jeszcze będę na pewno cały wrzesień i prawdopodobnie jeszcze październik używać, bo tam jeszcze go trochę jest. No, ale jak się skończy, no to chciałabym już mieć coś innego, a ten Sol de Janeiro, no ja po prostu uwielbiam ten zapach. Ja po prostu ten zapach, słuchajcie, ubóstwiam. Dlatego
Na pewno kupię sobie jeszcze kiedyś, słuchajcie, pełnowymiarowe masło, jeżeli dorwę je gdzieś taniej. I na pewno kupię sobie po raz kolejny mgiełkę, bo ja już kiedyś miałam, chyba nawet dwie. Bo ten zapach jest po prostu obłędny. Naprawdę obłędny. Tylko szkoda, że te kosmetyki są cholernie drogie. Dobra, słuchajcie, ja idę powoli się zabierać za sprzątanie, aczkolwiek zaraz najpierw będę musiała wyjść z Milusińskim, bo mamy w 11:30. Mi się dzisiaj nic nie chce, naprawdę, słuchajcie. Mam taki dzień, w którym mi się nic nie chce, a jeszcze obrabiam filmiki, bo w ostatnim vlogu wam mówiłam, że był dla mnie pod względem filmików produktywny dzień, bo 4 filmiki, czyli 3 stacjonarne i vloga nagrałam. I teoretycznie, gdybym się dzisiaj pomalowała, to też nagrałabym jeszcze prawdopodobnie 2 stacjonarne filmiki, ale dzisiaj sobie to odpuszczę. Może jutro. Zobaczymy. Bo jutro, jak mówiłam, jeszcze mam wolne. Dobra, ja zabieram się teraz za sprzątanie. Oczywiście będę w międzyczasie do was wracać. Wiecie co, mam dzisiaj dzień, w którym mi się nic nie chce. Dzień lenia. Posprzątałam, poodkurzałam. Milan zerwał po tyłku, dlatego że atakował mi znowu odkurzacz. A teraz wcina. No w każdym bądź razie w domu mam posprzątane i mamy już po 15:00. Ja sobie właśnie szykuję jedzenie, natomiast dzisiaj jadę na gotowcach, czyli te ziemniaki, które ostatnio wam pokazywałam w holu, gotowe do zasmażania, i kotlety z kurczaka. Czekajcie, muszę jeden już tu wrzucić. I tak będzie wyglądać, hopla, i tak będzie wyglądać dzisiaj moje jedzenie. Po prostu wiecie co, nie mam na nic ochoty. Jeszcze mnie pachwina boli, nie wiem znowu dlaczego. W każdym bądź razie, no, kolega Roni przed chwilą do mnie pisał, bo w Freital, czyli w miejscowości można powiedzieć rzut beretem ode mnie, jest od dzisiaj festyn, aż do niedzieli, i to taki dość duży. No i się zapytał, czy nie chciałabym się wybrać, ale wiecie co, raz, że nie mam ochoty, dzisiaj nie mam na nic ochoty, na nic siły, dwa, że wiem, że Mark tam będzie i znając moje szczęście go spotkam, a trzy, że autobusem tam nie dojadę, nawet nie wiedziałabym jak, bo ja autobusem nie jeżdżę, więc wiecie, nie mam zielonego pojęcia, jak tutaj autobusy kursują, jak to wszystko tu funkcjonuje i w ogóle. Więc autobus nie wchodzi w grę, a z kolei autem tam jechać, szukać parkingu, wiecie, to ani się człowiek niczego też nie napije, żadnego piwa, ani nic. Nie ma sensu, wiecie co. Zjadłeś? Psiul? Było pyśne? Było pyśne? Nie. Było nie. Było pyśne? No, było pyśne, wiem. No, także zrezygnowałam, napisałam mu, że nie, bo po prostu nie chce mi się, a jutro odpada, dlatego że jutro już jestem zaproszona na grilla. No a pojutrze odpada tak czy tak, no bo idę do pracy, także no. Wiecie, ja też nie muszę być wszędzie. Ja generalnie pomijam takie miejsca. Kiedyś było tak, że w ogóle nie mogłam na takie imprezy chodzić. O, czekajcie. Wcześniej nie mogłam, kiedyś było tak, że nie mogłam na takie imprezy w ogóle chodzić, bo moja fobia społeczna mi na to nie pozwalała. W międzyczasie już jest dużo, dużo lepiej pod tym względem, natomiast no jak mówię, po prostu mi się nie chce. Idę robić ten obiad, nie wiem co z tego vloga dzisiaj wyjdzie, nie mam zielonego pojęcia, bo szczególnie, żeby cokolwiek się dzisiaj działo, to ale wrócę do was później. Wiecie co, mamy wczesny wieczór, pędzli oczywiście nie pomyłam. Jeszcze będę musiała to zrobić. Ja byłam w supermarkecie jeszcze na chwilę
Kupiłam już na zapas płyn do mycia naczyń, znowu z Ferii, ten wyciskany, bo powiem Wam, że ten w piance jest super, ale nie wiem, muszę się jakoś do tego przyzwyczaić. W każdym bądź razie pisałam trochę z Ronim, kumplem. Roni zna Marka. Ja i Mark mamy kilkoro wspólnych znajomych. Na przykład właśnie Roni czy Dani. No i w każdym bądź razie Roni się zapytał Daniego i Dani mówi, że nie, że oni nie będą jechać do Freital. Więc Roni do mnie mówi, Dani powiedział, że oni się nie wybierają. Ja mówię, no to pewnie, ja mówię, będą imprezować dzisiaj na Neustadt. Neustadt to jest dzielnica Drezna, taka hipsterska. I Roni do mnie mówi, a może nie będą, może w ogóle dzisiaj będą w domu. Ja napisałam Roni, ty naprawdę wierzysz w to? Ja mówię, że Mark dobrowolnie zrezygnuje z tego, żeby pójść na imprezę w piątek latem? Ja mówię, w życiu. I Roni do mnie mówi, wiesz co, no oni mają zakład, założyli się z Danim, że pół roku nie będą pić alkoholu. Ja mówię do niego, Roni, ja mówię, Mark w przyszłym tygodniu w środę wylatuje na Majorkę na tydzień. Ja mówię, on będzie tam chlał, ja mówię, i to ja mówię, jestem więcej jak pewna. Bo już sam fakt, ja już wiem, jak on mi mówił i jakie on ma plany na Majorce i tak dalej, jeszcze wiecie, przed całą tą sytuacją. I tam trochę rozmawialiśmy i no ja powiedziałam, że ja generalnie nie chcę nic od Marka już słyszeć. Że właśnie mówię do niego, słuchaj, wszyscy mi mówią, że najpóźniej jak on będzie na przykład chory i będzie znowu potrzebował kogoś, kto się nim zajmie i tak dalej. Ja mówię, to wszyscy mi mówią, że on się najpóźniej wtedy do mnie odezwie. Ja mówię, ale on już nie potrzebuje się odzywać, bo ja już mu więcej nie pomogę. Na co Roni do mnie, że on też nie chce już więcej nic od Marka słyszeć po tym, jak mnie potraktował, bo to było naprawdę, jak mówiłam, poniżej ciosu pasa. I powiem Wam, że miło mi, że nasz wspólny znajomy stanął po mojej stronie. Dobra, mnie Roni zna dużo dłużej, tak, jak Marka, ale to nie zmienia faktu. I tak mówię do niego, bo tak rozmawialiśmy jeszcze o Danim, o tym drugim kumplu. Dani i Roni też są zaprzyjaźnieni, no i Dani jest też bardzo mocno zaprzyjaźniony z Markiem. I ja mówię do Roniego, ja mówię, jestem, wiesz co, ciekawa, ja mówię, czy Dani w ogóle wie, ja mówię o tej całej sytuacji, jak Mark mnie potraktował. I czy w ogóle on wie, jakim człowiekiem jest Mark? I Roni mówi do mnie, no to weź powiedz Daniemu, przecież możesz mu to powiedzieć. Ja mówię, nie, słuchaj, nie będę tego robić, dlatego że jeżeli Dani to powie Markowi, a wychodzę z założenia, że mu powie, ja mówię, to po pierwsze rozpęta się jeszcze większa awantura. Po drugie, Mark wtedy faktycznie mógłby mnie podać do sądu za zniesławienie, chyba tak to się nazywa po polsku. A to jest w Niemczech, słuchajcie, karalne. Nawet jeżeli mówię prawdę, tak? To nie ma znaczenia. I powiedziałam, że nie, że ja tego robić nie będę. Ja mówię, jak chcesz, ja mówię, jesteś w stanie. Ja mówię, to wypytaj trochę, ja mówię Daniego, ja mówię, czy on wie, co Mark mi za numer wywinął i jak mnie potraktował, tak? Więc no nie wiem, jak się Roni, powiedzmy, może nie tyle odważy, co po prostu zacznie wypytywać Daniego, to na pewno się dowiem. Ale podejrzewam, że Dani nie ma zielonego pojęcia o tym. I jakby nie było, słuchajcie, o na przykład inny kumpel, też Roni, powiedział, że on jest ze mnie dumny,
Może jestem na tym etapie, słuchajcie, że przejrzałam na oczy po tym wszystkim, oczywiście niestety, no trochę za późno, ale że przejrzałam na oczy, jakim człowiekiem jest Mark. I że on ma nadzieję, że ja to przetrzymam i nie pozwolę mu nigdy więcej się do siebie zbliżyć, czy w ogóle nie będę chciała żadnego kontaktu do niego. Roni w ogóle, był moment, Roni mówi, może przyjadę do ciebie dzisiaj, a ja zapomniał o tym, że on do mnie 1,5 godziny autem w jedną stronę jedzie, bo on jeszcze za Chemnitz mieszka kawałek. Więc jednak szybko stwierdziliśmy, że to nie będzie najlepszy pomysł, żeby teraz późno przyjeżdżał, bo on pewnie u mnie byłby dopiero około 21, a to wiecie, no dużo czasu by nie było i Roni mówi, to może przerzućmy to na inny dzień. Mówi, bo ja bym chciał przyjechać, mówi, i spędzić kilka godzin z tobą, mówi, a nie przyjechać na godzinę i się zbijać. Tym bardziej, że u niego w życiu też się trochę podziało. Ten Roni to jest ten kumpel ode mnie, ja wam mówiłam, że on na padaczkę choruje. Kiedyś wam mówiłam i kiedyś wam pokazywałam też jego zdjęcie, znaczy nasze zdjęcie, gdzieś wam kiedyś chyba pokazywałam. Przystojny facet, mówiłam wam, że on ma, nie wiem, 40 ileś tam lat. Nie jest jakoś dużo starszy ode mnie. No, ale powiem wam, że dzisiaj mam znowu taki dzień przez to, że... że jeszcze cały czas ten temat gdzieś tam na tapecie jest wśród znajomych, właśnie, którzy go znają, to no dzisiaj wyjątkowo ten temat był na tapecie, słuchajcie, to ja znowu mam taki moment, miałam i mam taki moment, że zaczynam za nim tęsknić. A nie powinnam. Ja wiem, że nie powinnam, słuchajcie. I musicie sobie wyobrazić, ja przez te 8 miesięcy, no może niekoniecznie, przez ostatnie kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, przez ostatnie 5 miesięcy, bo przez te pierwsze 3 miesiące, powiedzmy jeszcze, uszło. To on jeszcze był taki, wiecie, kochany i w ogóle. Ale mniej więcej od kwietnia, no... wtedy zaczął mi fundować właśnie taki uczuciowy roller coaster. I to jest też, słuchajcie, kolejna cecha narcyza. Że przez takiego człowieka macie naprawdę, słuchajcie, roller coaster, że zaczynacie w siebie wątpić i w to, co wymyślicie i czujecie. I u mnie tak było. On, wiecie co, robił tak, że jakby przykładowo jednego dnia był kochany, szukał mojej obecności, mojej bliskości i tak dalej. I tutaj nie mam na myśli pod względem seksualnym, tylko po prostu, żeby mnie przy sobie mieć. A jakby następnego dnia, słuchajcie, odpychał mnie od siebie. I to było takie dawanie i zabieranie. Dawanie i zabieranie z powrotem, wiecie co? I tak było cały czas. To jest to, co właśnie ostatnio wam we vlogu mówiłam, że taka huśtawka nastroi, taki właśnie roller coaster. I mimo tego wszystkiego dalej mam momenty, że tęsknię za nim. No niestety. Chyba ten moment... taki jak miałam na przykład w ostatnim vlogu, tej złości chwilowo mi przeszedł i znowu pojawił się ten moment, w którym myślę za dużo, nie mogę sobie znaleźć miejsca, no i tęsknię za nim niestety. I ja wiem, słuchajcie, że to jest chore, że ja wiem to wszystko, a dalej za takim człowiekiem tęsknię. No ale to jest właśnie to, co wam nieraz mówiłam. To jest właśnie to uzależnienie, to, że jestem od niego uzależniona emocjonalnie w dalszym ciągu. To nie jest tak, że ja z dnia na dzień powiem
w dupie to mam i nie się goni i już więcej o nim nie myślę. Są osoby, które to potrafią, ale wiecie, ja już po prostu swoje w życiu przeszłam i ja już nie jestem tak silnym człowiekiem, jak kiedyś byłam. Kiedyś to ja coś takiego bym zrobiła, słuchajcie. Ja potrafiłam to zrobić przy wielu ludziach. Patrzcie, przykład z Tiną. Ja nie wiem, czy pamiętacie Tinę, jaki mi też numer odwaliła. Ona dla mnie, słuchajcie, z dnia na dzień zniknęła. Po prostu zniknęła. Przestała dla mnie istnieć. Ja nie rozpaczałam, że ona zniknęła nagle z mojego życia. Dirk, to samo, słuchajcie. Miesiącami przecież on mi tu pomagał, przeprowadzkę robił i w ogóle. Przecież Milana brał do siebie, Milan był często u niego i na przykład to, jak ja byłam chora, to jak nie mogłam wychodzić, to przecież on przyjeżdżał, brał ze sobą Milana. Dużo mi, bardzo dużo pomógł i w ogóle. No a potem jak Tina to wszystko zepsuła, słuchajcie, to też z dnia na dzień po prostu on zniknął z mojego życia i ja nie rozpaczałam, wiecie co, dzień, dwa, może trzy było mi przykro, że tak to się zakończyło i tyle. Więc ja do momentu Marka, ja się uwalniałam od takich, wiecie, ludzi, od ludzi po prostu, można powiedzieć, w mgnieniu oka. Natomiast przy Marku było mi, jest mi dalej ciężko. Przejechał. Uroki mieszkania na wsi. Więc jak mówię, ja w dalszym ciągu nie jestem w 100% od niego uwolniona. Ja wiem, że dużo czasu minie. Będą musiały minąć tygodnie, miesiące, aż ja się w końcu odbuduję. I teoretycznie wiem, że na przykład powinnam pojechać dzisiaj z Ronim na ten festyn. Powinnam wychodzić do ludzi, ale nie mogę. Nie mam po prostu na to siły. Już pomijam fakt, że nie mam ochoty, ale nie mam po prostu na to siły, słuchajcie. I wiem, że to jest błąd. Ale co mam zrobić? Ja po prostu w dalszym ciągu i ja wam to będę mówić chyba w każdym następnym vlogu przez jakiś czas, że ja w dalszym ciągu nie potrafię uwierzyć w to, co on zrobił. Nie potrafię też uwierzyć w to, słuchajcie, że tak pomyliłam się, jeżeli chodzi o człowieka. Bo jak mówię, ja zachowania narcystyczne znałam po moim mężu. I od momentu, odkąd zaczęłam się spotykać z Markiem, słuchajcie, tam tych takich tak zwanych red flags było pełno. Było pełno. Tylko, że ja to jakoś tam ignorowałam, wiecie co? Ile razy, zwłaszcza w ostatnim czasie, ile razy ja zauważyłam, że Mark mnie okłamuje, tak? Że co innego mi mówił, a co innego wychodziło. Ale ja, wiecie co, nawet nie mówiłam, nie dawałam mu po sobie poznać, że ja wiem, że on mnie okłamał. Bo ja wiedziałam, że skończy się to awanturą, że on powie, że ja robię z niego kłamcę i tak dalej, i tak dalej. I ja po prostu nie chciałam, wiecie co, wywoływać awantury. Nie wiem, może dlatego, że też właśnie bałam się, że go stracę, tak? Boże, co to jest za chora relacja? Czy była chora relacja, słuchajcie? To jest... Ja mam 20, słuchajcie, września termin u mojego psychiatry. Mój psychiatra po kilku miesiącach choroby wraca z powrotem. Ja go chyba ostatni raz w maju widziałam. Ja już wam gdzieś tam mówiłam w którymś vlogu w lipcu, jak właśnie miałam termin i się okazało, że go nie ma, że jest podobno bardzo chory i w ogóle.
No i teraz na 20 września mam termin i nie wiem, jak ja to wszystko będę miała lekarzowi powiedzieć. Tym bardziej, wiecie, no ja muszę jakoś tak skróconą wersję, powiedzmy, mu powiedzieć, tak? Popatrzcie, zwłaszcza w ostatnich miesiącach mi się tak nasiliły te ataki paniki. To gniecienie w klatce, ten ból serca, który miałam, to było, słuchajcie, na podłożu nerwicy lękowej. Ja przez ostatnie lata miałam spokój z tym. Do momentu, aż pojawił się Mark i wszystko się potoczyło, jak się potoczyło. Im dłużej się znaliśmy, im dłużej mieliśmy kontakt, słuchajcie, tym u mnie coraz częściej pojawiały się właśnie te ataki paniki. To było tak, wiecie co, jakby moje ciało już wiedziało, co nastąpi. To jest jakaś masakra, słuchajcie. Jakaś masakra po prostu. No nic, słuchajcie. O Jezus Maria, ja już gadam 18 minut. Ja idę teraz jeszcze raz z Milanem na zewnątrz i później do Was jeszcze wrócę. Zanim się pożegnam, bo ten vlog jest bardzo długi, stwierdziłam, że nałożę pierwszą maseczkę z tych trzech, z tej disneyowskiej princess serii. No i wzięłam tą tutaj, czekajcie, z formułą relaksującą o zapachu brzoskwini. Więc no jestem ciekawa, bo no niestety nie będą miały tych wszystkich księżniczek. No mi najpierw zajechało strasznym plastikiem, takim spalonym. Trzeba przyznać, że te maseczki z Action są zawsze, a przynajmniej w większości przypadków, bardzo mocno nasączone. No. Ja tego nie lubię, Matko Boska. No ale nic, dobra. W żaby jest. No i niestety, słuchajcie, już widzę, że oczy są chyba źle czy mało wycięte. I usta to są. No. Źle jest wycięta. Ja muszę sobie, słuchajcie, na górze rozciąć. Ale generalnie, no powiem Wam, że no niby duża, ale widzicie, oczy są małe i no tutaj musiałam rozciąć. Co chciałam powiedzieć jeszcze? Słuchajcie, przypomniało mi się, dzisiaj rano użyłam pierwszy raz te płatki, które Wam w holu pokazywałam właśnie z Action. I wydaje mi się, że to są rzeczywiście te same, co były, tylko po prostu opakowanie się zmieniło. O, widzę, że baterię mam nieźle wyczerpaną. One są z takiego materiału i są bardzo duże. Dzisiaj mnie nie szczypały, więc może coś się w formule zmieniło, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Ale jak mówię, dzisiaj mnie nie szczypały i myślę, że jeżeli raz na jakiś czas sobie nałożę, to nie powinny mi krzywdy robić, więc całkiem możliwe, że przy następnej wizycie, jak zużyję jeszcze pozostałe trzy saszetki i będzie wszystko ok, to przy następnej wizycie, jak będą dostępne, to sobie wezmę tam, wiecie, kilka opakowań, bo one jakieś tam drogie nie były. Dobra, słuchajcie. Kończę tego vloga. Mam nadzieję, że nie będę musiała dużo wycinać, żeby zmieścić się w czasie. Pożyjemy, zobaczymy. Czy jutro będę coś kręcić? Myślę, że nie. Ale to znaczy, jeżeli już, to stacjonarny filmik vloga chyba sobie odpuszczę. Nieważne. Zaraz się zabiorę za obrabianie vloga. Pooglądam jeszcze trochę telewizję i będę szła spać. Także dzisiaj to wszystko.
Żegnam się z Wami, zapraszam na kolejne filmiki. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa.